Namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Grzegorz Kusz, przedsiębiorca oraz prowadzący kanał o nazwie również Grzegorz Kusz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam i dziękuję za zaproszenie. Myślę, że widzowie domyślają się, co tu się dzieje, co tu się kroi. Robimy sobie takiego YouTube'owego crossa. Ja wystąpię u ciebie na kanale, link oczywiście będzie w opisie filmu. Ty jesteś dzisiaj u mnie, także wymieniamy się wiedzą. Wymieniamy się, myślę, bardzo ciekawymi rozmowami. My w naszej rozmowie, tej tutaj u mnie, skupimy się na nieruchomościach i na Twojej specjalności, a mianowicie na podnajmie. Dokładnie. Na początek pytanie, otwierające pytanie takie bardzo okrągłe. Dlaczego podnajem, jeśli chodzi o zarabianie na rynku nieruchomości, kusi, mam wrażenie, jednak stosunkowo małą liczbę osób? Zwykle wszyscy kierują się albo ku zarabianiu na takiej zasadzie, że kupuje i wynajmuje, albo na flipowaniu. Tutaj Wojtku masz rację. Faktycznie można odnieść takie wrażenie, nawet nie wrażenie, bo jak się sprawdzi, ile osób zajmuje się flipowaniem albo po prostu inwestuje, inwestuje swoje środki w kupno mieszkania pod taki klasyczny wynajem na, na długi termin. A ile osób zajmuje się podnajmem i jeszcze taką specjalizacją, jaką ja się zajmuję, bo zajmuję się kwaterami pracowniczymi już od prawie 8 lat, już to tak będzie długo no to trzeba się zastanowić, dlaczego. Ja się nie zastanawiałem w sumie, dlaczego, no ale można się zastanowić teraz. No. Po pierwsze myślę, że w Polsce jest taki trend, to chyba jest to dobre słowo, bo my jesteśmy cały czas krajem, który od tych 30 dopiero kilku lat no, się, otwarła się przedsiębiorczość i własność Polaków, bo nie możemy powiedzieć, że jakieś pokolenie poprzednie przekazało Polakom nieruchomości, babcia nam przekazała kamienicę, no bo to się, to się nie wydarzało. Albo w bardzo niewielkim wymiarze. Dokładnie, bardzo mało procent. Więc myślę, że wielu Polaków chciałoby posiadać swoją nieruchomość i to jest na pewno prawda. I możemy sprawdzić te, te wyniki. Ja to kiedyś już oglądałem, możecie sobie to sprawdzić dzisiaj. Ale 70 kilka procent, 75, 73, coś takiego, to, to są dane, które ja sprawdziłem ostatnio. 70 kilka procent osób posiada jakąś nieruchomość na własność, na własność w Polsce, a w Szwajcarii 4%. 4%, zobaczcie, jakie to są liczby, a tam ludzie mieszkają i u nas, u nas też. Co, się, co, co to znaczy, że ci ludzie wynajmują, czyli w bogatych, ty, w bogatych krajach Europy Zachodniej ludzie są przyzwyczajeni do wynajmu. U nas jednak ta własność przeważa, więc ludzie bardzo chcą kupić tą nieruchomość. Nawet jeśli muszą się zapożyczyć i nie wszyscy powinni ten kredyt wziąć. Widzimy tą sytuację ostatnio, że nie wszyscy te budżety dopinają, mimo że ta rata tylko trochę wzrosła w niektórych przypadkach, więc to jest inna sprawa, pytanie na inny temat. Więc to jest pierwsza rzecz, że dużo ludzi chciałoby kupić i faktycznie tak robi. Druga rzecz, no, rosnący rynek, który mieliśmy, ta, jakby ta hossa, ta pompa, to wszystko rosło, gospodarka rosła, mieliśmy mnóstwo zleceń, wszystkie firmy pracowały na kilka zmian, pracownicy ze wschodu przyjeżdżali, wszystko. Rosło, ceny rosły. No i ci fliperzy zauważyli, że naprawdę w zasadzie wystarczy czasami kupić nieruchomość. Te ceny w miastach no niesamowicie rosły. W Warszawie widzimy, że w rekordowych dzielnicach te ceny są no szalone. 30 tysięcy złotych i więcej za metr kwadratowy mieszkania. Więc kupując jakąś czasami nieruchomość i przeczekając... Można było zarobić w zasadzie nic nie robiąc i fliperów to, i fliperów to kusiło, więc myślę, że to jest taka sytuacja, że to przyciągało te osoby, które na rynku nieruchomości szukały, bym powiedział, nawet łatwego pieniądza, bo można było pozyskać kapitał albo swoim kapitałem stosunkowo łatwo zarobić na tych flipach. To jest pierwsza rzecz, którą ja widzę. Druga sytuacja, drugi przykład, to były tak zwane cesje, nawet deweloperskie. Cesje, nie wiem jak się to dokładnie nazywa, bo się tym nie zajmuję, ale cesje kupna mieszkania, czyli można było kupić mieszkanie w Płacając niewielką, niewielką wartość tego mieszkania, czyli 10-20%, zostać właścicielem, ale mieć tylko dokument, bo mieszkanie było w trakcie budowy i poczekać pół roku i można było zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych na wzroście cen nieruchomości, odsprzedając tą umowę właścicielowi i nic nie robiąc, więc to był taki flip bez flipa, więc mnóstwo osób tutaj wchodziło w ten rek właśnie dlatego. To jest myślę odpowiedź, a dlaczego podnajem Dlaczego podnajem jest to tak, tak niszowy, myślę, że, że można to powiedzieć, choć coraz bardziej dostrzegany jako, 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 jako taka alternatywa? No Dlatego, że można wejść praktycznie z zerowym albo bardzo niskim kapitałem i zarabiać na nieruchomościach, które nie są Twoją własnością. Czyli nie ma tego ryzyka, że musisz zaciągnąć kredyt wieloletni albo zainwestować swoje kilkaset tysięcy złotych lub. Nawet może pod milion, kupując dom i później na nim zarabiać. Plusem to jest duży plus, który ja zauważyłem kiedyś oglądając audycję. Osiem lat temu to było dokładnie. 2014 rok, posłuchałem audycję takiego chłopaka z Krakowa, że on ma 100 pokoi w Krakowie i zrozumiałem wtedy, nie wiem, czy, czy to jest dzisiaj aktualne, że on nie ma żadnego na własność, ale on ma 100 pokoi i tam ma 100 studentów. I powiedziałem, wow, jak to działa? Czyli to on zarządzał majątkiem jakiegoś właściciela. Wartym, myślę, że wiele milionów złotych, jeśli mówimy o Krakowie. I w moim przypadku jest tak samo. Nie musiałem kupić tych kilkudziesięciu nieruchomości, które dzisiaj, dzisiaj są w portfelu i one są warte pewnie kilkadziesiąt milionów złotych. No i to daje ciekawy przepływ miesięczny i, i z tego można się utrzymywać. Także ja znalazłem tutaj taką wartość i, no i, i to robię do dzisiaj przez już 8 lat. To od razu dopytam, bo wydaje mi się to bardzo ciekawe. Kto korzysta z usług osoby takie jak ty. To są osoby, nie wiem, z zagranicy, które nie mają czasu tutaj tego ogarniać w Polsce, to są osoby właśnie na tyle bogate, że im się nie chce tego robić. Tu masz na myśli Wojtku, rozumiem, właścicieli, właścicieli nieruchomości. nieruchomości. Tak. Okay. No bo też dodam od razu. Podejrzewam, że wielu osobom może się to wydawać dziwne, że co to za problem samemu wynająć mieszkanie? Tak. No i po co delegować to komukolwiek innemu, tak? I, I on za to oczywiście ma swoją tam marżę. Oczywiście, to jest taka pierwsza obiekcja, i ktoś może mnie posłuchać, ktoś, kto nie zna podnajmu i pomyśli sobie, no właśnie, Wojtek ma rację, przecież ja jestem właścicielem mieszkania czy domu, sam sobie wynajmę i nie będę oddawał tej nieruchomości mnie, tak? No po co? Mogę to wynająć samemu i, i zarobić więcej. To prawda, jeśli ktoś ma czas, jeśli ktoś ma chęci, żeby to zrobić, bo ktoś może mieć czas, ale nie, nie, nie chce się tym osobom tego robić, czasami są potrzebne pieniądze, żeby żeby te nieruchomości doprowadzić do jakiegoś stanu użytkowego, ale większość to są, właśnie, tak jak powiedziałeś na początku, to są Polacy mieszkający za granicą, którzy mają tu jakieś nieruchomości i albo nie mają czasu. Przyjechać do Polski, nie chce im się do tej Polski przyjechać. Nie mają osoby, której mogą zaufać. Czasami agencje nieruchomości nawet nie chcą takich nieruchomości brać. Ja bardzo działam na poleceniach. I często dostaję nieruchomości, które poleci, poleciła mi osoba. Później ta osoba polecona często daje mi kolejną osobę, i teraz miałem taką sytuację, właśnie, że z jednego mieszkania, które dostałem z polecenia, przyszły mi kolejne dwa mieszkania jeszcze w innych miastach, więc e, tak to działa. I tu mogę powiedzieć, że chyba że 70% mieszkań, które, mieszkań nieruchomości, domów również, to są mieszkania właśnie Polaków, którzy. Mieszkają poza Polską i oni kupili, dostali w spadku. Nie chce im się przyjechać, nie, ch nie chcą wydawać nawet tych kilku czy kilkunastu tysięcy złotych, żeby to mieszkanie odświeżyć pilnować tego, mówię, panie Grzegorzu. Proszę to zostawić, niech to u pana będzie i proszę się tym zajmować. Ważne, żebym ja nie musiał odbierać telefonów z problemami. Oni nie chcą tych problemów mieć. Nawet jeśli coś się wydarzy, że to oni powinni jako właściciele reagować, czy to współdzielni, czy przy jakimś zalaniu, czy przy różnych innych sytuacjach, które się wydarzają, i to trzeba pamiętać, że, że te działania się wydarzają zawsze, to właściciel mówi: Ja panu napiszę odpowiednie pismo. Żebym ja tylko nie musiał odbierać telefonów, od spółdzielni, od sąsiadów itd. i tak dalej. Większość osób właśnie yy, tak y, argumentuje tę y, no decyzję, żeby, żeby oddać tą nieruchomość troszkę taniej poniżej ceny, ceny rynkowej, ale mieć spokój przez kilka lat. Za chwilę będę jeszcze dopytywał o ten wynajem, może już od takiej trochę bardziej biznesowej strony, natomiast teraz. Zejdźmy może trochę na wątek rynku nieruchomości jako takiego. Mhm. Z tego co wiem, ty nie jesteś ekspertem od całego rynku nieruchomości. Tak. To, nie, to znaczy, nie wiem, nie analizujesz danych, nie, nie, nie prognozujesz, no ale jednak na tym rynku działasz. Działasz od lat i tak, jak myślę, tutaj już każdy zdąży usłyszeć, co nieco na tym rynku potrafisz i co nieco na tym rynku zdziałałeś. Jak widzisz to, co dzieje się w tym momencie na polskim rynku nieruchomości? Jak odczuwasz? Czy to jest sentyment bardzo negatywny, czy tylko trochę negatywny? Może wcale nie jest tak źle, bo też są takie bańki informacyjne, które mówią, że tylko w górę. Jak uważasz? Mm -hmm. Masz rację, nie jestem ekspertem od rynku nieruchomości, nie jestem jakimś ekonomistą, który nagrywa, ale działam na tym rynku już kilka dobrych lat, więc tych nieruchomości trochę przez firmę już przeszło. Sporo ich mamy, sporo właścicieli znamy, którzy też do nas wracają z nowymi nieruchomościami i widzimy, co widzimy, co ja widzę. Mam odczucie, jestem raczej w tej grupie osób, które by powiedziały, że to powoli wyhamowuje i że sentyment jest raczej negatywny. Nie pozytywny, nie neutralny, ale negatywny. Dlaczego? No wystarczy obserwować gospodarkę, co się dzieje. Po pierwsze, inflacja. Dzisiejszy odczyt 15,6 za czerwiec. 15,6 wiemy, widząc ceny w sklepach, że to jest oczywiście więcej, nawet jak ten koszyk zakupowy się pomiesza. No ale 15,6 tej oficjalnej inflacji ogłoszonej to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, hmm, druga rzecz to są stopy procentowe przy kredytach i wiemy, że w tamtym roku rekordowa ilość Polaków no przy tych rekordowo niskich stopach została hmm, namówiona. No, może to jest złe słowo, ale ale pamiętamy profesora Glapińskiego, który mówił, że podwyżka stop 100% to szkolny błąd, że podwyżek nie będzie i tak dalej. Dzisiaj też to Wielu ludzi pamięta, a stało się tak, że, że te stopy no, poszybowały i to jest yy, chyba jeszcze nie koniec w tym roku, więc sporo osób no, będzie miało problem z tymi kredytami. Ale co się wydarzyło w bankach? No, akcja kredytowa praktycznie się zatrzymała dla wielu ludzi, bo nie mają takiej zdolności, więc tych klientów aż tak dużo nie będzie. Dzisiaj słyszałem zdanie, że jeden z Znajomy mojego znajomego, 15 lat ma agencję nieruchomości. 15 lat i czerwiec był pierwszym miesiącem w jego życiu, że nie sprzedał żadnej nieruchomości. To oznacza, że jest to jakiś sygnał. Jest tych sygnałów więcej. Inflacja, stopy procentowe, zatrzymana akcja kredytowa, wysokie ceny innych dóbr i usług, gdzie jednak widzę wielu znajomych, którzy mówią: Nie będę tego kupować teraz, zastanowię się, bo to nie jest okres na zmianę samochodu, na kupno mieszkania, na wyprowadzkę. I widzę wiele osób, które jednak przy nawet najprostszych zakupach mówią, to nie jest czas, czyli zostawiają te wszystkie rzeczy. Więc ja uważam, że jeśli nawet nie będziemy widzieli w ogłoszeniach spadku cen, no to realnie inflacja 15% będzie robić swoje. Więc myślę, że część, część tych inwestorów, którzy nawet chcieliby kupić tą nieruchomość i zamienić swoją gotówkę, no to może pójść w lokaty, które dzisiaj już też dają przecież chyba na rynku są oferty na poziomie 7%. Także. To jest chyba tyle, co chciałbym powiedzieć w tym temacie. Uważam, że tutaj no, nie będziemy widzieli jakichś dużych wzrostów. Absolutnie, to nie jest już ten moment. To jest moje zdanie. Tym samym mamy, mamy już czwartą osobę na kanale Nam Zależy, która w ciągu ostatnich kilku tygodni mówi, że no, raczej spadki prędzej czy później. Spadki i sentyment jest negatywny. Tak, jeszcze może dodam, bo też sporo materiałów oglądam oczywiście prawie wszystkie nagrania z kanału nam zależy, ale inne kanały, również takie stricte, nieruchomościowe, słucham sobie tych, tych opowiadań osób, które działają na rynku od 10, 15, 20 lat, obserwują też, co się dzieje w innych krajach i, i podobne rzeczy się dzieją w, w innych krajach. I co ja słucham? Słucham właśnie, że sentyment, nie słyszałem jeszcze Osoby, która tak bym powiedział, stąpa mocno po podłodze, po ziemi, że ona by powiedziała, że będzie to wszystko jeszcze rosło i śmiało można kupować te nieruchomości, flipować. Wręcz przeciwnie, więc ten sentyment w wielu nagraniach, w wielu debatach jest, według tego, co ja słyszę, jest negatywny. No to wracamy do podnajmu. Prosiłbym o taką absolutnie fundamentalną wiedzę na temat tego rynku. Załóżmy, chcę. Działać w Podnajmie? Co muszę wiedzieć, bez czego ani rusz? Pierwsza rzecz to jest sprawdzić, czy w ogóle mieszkamy w. Jeśli tam w, mie w mieście, w którym mieszkamy, będziemy działać, to czy jest na to rynek? Teraz, kto jest klientem na Podnajmie? W zasadzie podnajmieć można wszystko. Ciekawostka jest taka, że praktycznie większość hoteli działa na Podnajmie. Większość hoteli, w których my sypiamy, działa na Podnajmie, bo te hotele znajdują się w wielkich biurowcach w centrach miast. Wiemy, że w centrach miast nie ma już Powierzchni, żeby wybudować sobie swój biurowiec, jako, jako hotel, więc są duże hotele, duże biurowce, gdzie hotele wynajmują po prostu kilka pięter. Wynajmują, a później nam podnajmują jako klientom. Więc właściciel jest właścicielem, później hotel to wynajmuje i wynajmuje osobie trzeciej, czyli na przykład Tobie lub mnie. Więc to jest klasyczny podnajm i robią to największe sieci hoteli. Więc pierwsza rzecz to znaleźć klienta na no to. Kto może być klientem takiego podnajmu? Wszyscy. Ja w moim portfelu mam nieruchomości w podnajmie dla pracowników, nie tylko z Ukrainy, ale w większości dla studentów tutaj w Katowicach i w moim mieście rodzinnym, gdzie nie ma akurat uczelni, to dla młodych, młodych Polaków, którzy szukają jakiejś alternatywy. Dla drogiej kawalerki. To jest, są pokoje. Więc trzeba zobaczyć, czy w naszym mieście jest na to klient. Więc jeśli nie ma takich zakładów, że, że pracują, pracownicy i mogą u nas mieszkać, no to to jest problem i już może to być miejsce, w którym nie zrobimy podnajmu. Druga rzecz, jeśli nie ma studentów, to to też już jest jakaś grupa klientów, która nam odchodzi. Więc pierwsza rzecz, rzecz którą zrobić, trzeba zobaczyć, czy w ogóle nasz rynek będzie na to, na to chłonny. Czy tam jest klient. Jak to zrobić? To też jest rozwiązanie. Można dać ogłoszenie na próbę. Ja to nazywałem testowaniem rynku i tak robiłem u siebie, rozwijając firmę na różne miasta. Sprawdzałem, da dając ogłoszenia w internecie, czy będzie dzwonił telefon. Jeśli nie dzwonił, to nie rozwijałem się na dane miasto. I często się to sprawdzało, więc to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz. Na początku bałem się i nie wiedziałem totalnie nic. To jest w ogóle <laughs> ciekawe, bo często ludzie pytają mnie, Grzegorz, jak to zrobić i powiedz mi wszystko, i ja pójdę i będę działać. I to tak nie działa. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem, to nie było żadnego materiału na YouTubie. Żadnej książki, żadnego szkolenia, żadnej konsultacji. Ja poszedłem, nauczyłem się tego wszystkiego w praktyce, ale żeby tych błędów nie zrobić, to mogę podpowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Warto znaleźć jakiegoś dobrego agenta nieruchomości, który oczywiście bierze prowizję, ale mocno jest w stanie przyspieszyć nam ten proces szukania nieruchomości odpowiednich na podnajem, no bo nie podnajmiemy mieszkania, które jest w nowym bloku, w nowym mieszkaniu na rynku pierwotnym, gdzieś z pięknym, z pięknym parkiem, bo to nie są mieszkania na podnajem. My potrzebujemy starszych mieszkań, mieszkań, których nikt nie chce. Czasami pustostanów, których, co ciekawe, z ostatnich danych gus z tego roku jest między 11 a 16% w każdym mieście. To są w ogóle dane z tego spisu powszechnego, bo często moi znajomi mówią, że już nie ma nic, nie ma jak znaleźć mieszkania. Ja mówię, są te mieszkania, tylko trzeba dobrze szukać. Więc agent, agent nieruchomości, dobry, który ma sporo ofert spod lady, jest Zostanie nam albo jakiś dom załatwić na podnajem, albo mieszkanie to jest kolejna rzecz. I kolejna kwestia to jest dobra umowa. Czyli najlepiej spotkać się z jakimś prawnikiem, kimś, kto takie umowę pisze, zainwestować te kilkaset złotych. Te osoby znają się i wiedzą, jak taka umowa podnajmu powinna wyglądać, żeby każda ze stron była chroniona. I to są na pewno trzy takie rzeczy, od których powinniśmy zacząć, czyli sprawdzenie rynku, później spotkanie z agentem lub z dwoma, którzy będą nam szukać tych nieruchomości. Trzecia rzecz to jest dobra umowa, i czwarta rzecz. To jest na pewno... Y Spotkanie się z osobami, które będą nam dostarczać klientów, czyli z drugiej strony, czyli pójście na albo jakieś spotkanie biznesowe, albo po prostu, jak ja to mówię ładnie, z buta, pójść na kawę do tych agencji nieruchomości, przepraszam, agencji zatrudnienia Ukraińców i pracowników, którzy są w stanie z nami współpracować. Ja tak robiłem i zostawiałem kontakty, i mimo, że inni byli na rynku, no to powolutku sobie wchodziłem na ten rynek, podnosząc standard, co ważne, nie obniżając cenę, ale podnosząc, stanę, cenę, przepraszam, podnosząc standard, a nie cenę, i to. I ten serwis taki posprzedażowy. Po prostu robiłem, robiłem to tak dobrze, że, że, że gdzieś tam delikatnie w ten rynek wszedłem. Więc myślę, że to na początek wystarczy. No i co najważniejsza, determinacja. Ja miałem taką sytuację, mogę jeszcze powiedzieć o historii, że 52 telefony wykonałem. Szukając swojego pierwszego mieszkania na podnajem bez agenta nieruchomości. Myślę, że byłoby to dużo szybciej, gdybym skorzystał z takiej oferty, ale stwierdziłem, nie będę przepłacał, bo to przecież prowizja i to był mój błąd, ale 51 nieskutecznych telefonów wykonałem. Mam nawet zeszyt z tymi numerami, dlatego policzyłem i dopiero 52 telefon był skuteczny. Także determinacja na pewno jest potrzebna. No właśnie, to jakie są największe zagrożenia, podstawowe błędy, w co mogę się wpakować, nie mając doświadczenia? Hmm. Jest ich dużo, jest, jest ich dużo. Ja przerobiłem, mam wrażenie wszystkie. Pierwsza rzecz to jest na pewno. Um... Na pewno wynajęcie mieszkania, domu lub innego lokalu, który moglibyśmy przeznaczyć na, na wynajęcie dla, dla tych naszych podnajemców, objęci czy to są studenci, czy to są pracownicy, czy to są młodzi pracujący Polacy. Zrobienie tego w miejscu, gdzie po prostu nie ma ludzi, czyli albo nie ma studentów, albo nie ma pracowników, to jest najgorsze. Czyli najpierw wynajęcie mieszkania, a później szukanie klienta. To jest pierwszy podstawowy błąd, który ja widzę często. I nie zbadanie rynku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest wydrukowanie umowy z Google, jak ja to mówię. Czyli wpisanie w internecie, wydrukowanie i wydrukowanie e, i podpisanie pierwszej umowy, którą się znajdzie. To jest oszczędność złudna, która później się, y, się myśli Kolejna rzecz to jest podpisanie umowy jakiejś takiej długiej bardzo. Na złych warunkach, czyli też podpisanie, negocjacja stawek, nieznajomość rynku. Dzisiaj bardzo ważne jest to, abyśmy podpisywali umowy, gdzie mamy, gdzie mamy taką elastyczną kwestię podpisania tych warunków, gdzie są media rozliczane, bo wiemy, jakie są ceny dzisiaj ogrzania domu, jakie są ceny, no wszystkiego w zasadzie rosną i ktoś podpisze umowę na jakichś ryczałtowych stawkach i ta umowa będzie obowiązywać przez jakąś długi czas, no i później te wszystkie kwoty zostają na nas. Także to jest na pewno kolejna rzecz. Ja nie współpracuję z firmami budowlanymi, to powiem szczerze i to był mój błąd bardzo duży. Podpisywanie umów złych umów z firmami budowlanymi z polskimi, niebranie kaucji, potężne zniszczenia firmy, które nie płaciły takie brak takich zasad, czyli brak faktycznie poukładanej ścieżki takiej sprzedażowej, że wchodzicie do mieszkania, wchodzicie do nieruchomości, która jest warta często kilka milionów złotych, jeśli to jest bardzo duży dom i to nie jest twój dom, ty bierzesz odpowiedzialność i wpuszczasz firmę, która która nie płaci ci najpierw, nie płaci kaucji. Ten szef obiecuje, że słuchajcie, zapłacimy do piątku, zapłacimy jutro, a może w ratach. Absolutnie, absolutnie. To są błędy, które ja popełniłem wszystkie i, i pamiętam, że bardzo później nie dość, że płaciłem za to, a wstydziłem się później też przed właścicielem. Były takie sytuacje. Uczyłem się na początku, mówię. Nie było żadnych szkoleń, żadnych, żadnych książek, żadnego doświadczenia. Musiałem to wszystko zdobywać na placu boju. Więc powiem też coś, co jest często niepopularne. Nie będzie takiego momentu, że jeśli zaczynasz podnajem, że będziesz wszystko wiedział i pójdziesz na rynek i zrobisz wszystko bez błędu. To tak jak z, prawo jazdy, z nauką jazdy samochodem. Idziesz na prawo jazdy i niby wszystko się nauczyłeś, tak? bo zobaczyłeś wszystkie filmiki na YouTubie, może nawet kolega dał ci pojeździć na parkingu. Zdałeś te testy, ale później wszystko weryfikuje ulica, a sam wiesz, że ten stres dodatkowy na egzaminie sprawia, że mimo, że potrafisz jeździć, tak ci się wydaje po tych 30 godzinach jazdy, na egzaminie okazuje się, że zupełnie inaczej. Musisz te wszystkie błędy przejść. W podnajmie jest podobnie. Myślę, że Trochę powiedziałem, na koniec będę miał niespodziankę dla Was, która trochę Wam może w tym pomóc jeszcze, ale na pewno jakieś błędy się, się pojawią. Można ich wyeliminować dużo, ale myślę, że trochę Cię na pewno po prostu zaskoczy, bo to jest biznes. To na sam koniec zapytam jeszcze, co powiedziałbyś osobom, które uparcie twierdzą, zresztą nie tylko w kontekście mhm. tego biznesu, ale wielu innych, że już jest za późno, żeby zacząć, już jest zbyt wielu graczy, którzy są na tyle wyspecjalizowani, że i tak zdejmą wszystkie oferty z rynku itd., TEP. Co bym powiedział? Ja myślę, że to samo, co ja sobie w głowie powiedziałem, kiedy ja rozpoczynałem, mimo że to był oczywiście inny czas, ale wtedy już działali. Tak jak mówisz gracze na moim rynku. I ci gracze mieli kilkuset najemców wtedy i oni mieli wszędzie obstawione do każdej agencji, do każdej agencji pracy, do której wszedłem, to wszędzie była odpowiedź, że my już mamy swoich dostawców, my już mamy dostawców mieszkań i no i tyle, I, i tak dostawałem takie odpowiedzi. Czyli znowu był taki plaskacz trochę w twarz, jak to często w biznesie, dostawałem kolejny raz nie, i albo poszedłbym w inny biznes i powiedział, że to nie działa, I, i bym wrzucił taką informację, że już jest za dużo graczy, albo bym robił swoje. A ja robiłem swoje. I co to oznaczało? Zostawiałem swój numer telefonu i byłem w pogotowiu. Podam przykład, żebym nie był gołosłowny. Jedna, jednego wieczoru, to był w piątek, o 22:30, zadzwoniła do mnie pani i mówi, że ma problem. Z tym klientem, który im dostarcza mieszkanie, bo dał im najprawdopodobniej zły klucz. I oni się wprowadzali gdzieś do jakiejś nieruchomości w, w, wieczorem w piątek i nie byli w stanie wejść. Właściciel nie odbierał. No, mógł nie odbierać, była przed 23. Ja odebrałem. I pani prosiła o pomoc. I wtedy wiedziałem, że to jest moja szansa, że mogę wejść, pomagając im w ten rynek, w, akurat w tą konkretną firmę, pomagając im w trudnym momencie. Byłem na to przygotowany, nie wiedziałem, że zadzwonią, ale widocznie tak miało być. I mogłem wtedy powiedzieć, że nie mam żadnej nieruchomości, bo nie miałem. Nie miałem ich gdzie zakwaterować. Nie miałem dać jakich klucz, bo nie miałem żadnej nieruchomości, bo czekałem jeszcze. I wiecie, co zrobiłem? <grytania> Poprosiłem ją, żeby mi dała 10 minut. Rozłączyłem się i myślałem przez te 10 minut. Kreatywnie. Zawsze musisz kreatywnie myśleć i pomyśleć, czego inni nie zrobią, albo co ty możesz zrobić dzisiaj, chociaż dając sobie czas, zadzwoniłem do najtańszego hotelu, zwykłego hotelu, w moim mieście, i zapytałem, czy mają miejsca. Ile to kosztuje, i czy są w stanie przyjąć tych 20, chyba czy 18 osób, to było w, w tę noc, albo na, na dwie najbliższe noce. Oni powiedzieli, że tak. Ja mówię: Ok, to zaraz do was jadą. <grych> I zadzwoniłem do tej pani po kilku minutach i mówię: Mam dla was miejsca. A ona mówi: Super, z nieba nam pan spadł. I wiedziałem, że jeśli ja ich zakwateruję w hotelu, to mam dwa dni na znalezienie nieruchomości. A wiedziałem, że to zapunktuje tak w przyszłości, że ja tutaj zrobię dobrą pracę i że wiem, że mogę jechać za dwa dni na kawę, rozmawiać z nimi o jakiejś potencjalnej współpracy. I co ciekawe, do dzisiaj z nimi współpracuję. Uratowałem ich trochę, więc to jest pierwsza rzecz, która, która pokazuje, że no, są ludzie na rynku, są różne firmy, ale wchodzą kolejne i one robią coś, czego inni nie robią. Czyli ja będę nazwał taką sprzedaż posprzedażową. Nie tylko sprzedaj usługę, ale bądź po czasie. Ja dzisiaj też rozmawiając z nowymi firmami mówię ja nie chcę wam tylko dać kluczy i wystawić faktury tylko jeśli są sytuacje kryzysowe a one są, policja na nieruchomościach jakieś robaki, zalania naprawdę wszystkie historie poza chyba śmiercią osoby mieliśmy na nieruchomościach i trzeba reagować na to bardzo szybko i my reagujemy, więc to jest taka sprzedaż posprzedażowa ja bym to nazwał, że ty musisz cały miesiąc trochę reagować nie mówię fizycznie ja, ale jakby moi współpracownicy i to jest na pewno rzecz że to jest na pewno rzecz, którą chciałbym powiedzieć pomagaj tym ludziom odwróć trochę sytuację, jeśli ty miałbyś zatrudnionych pracowników, to jak chciałbyś, żeby oni na tych nieruchomościach mieli? Żeby nie było problemów, jeśli są, to jak je rozwiązywać? Więc to jest jedna z rzeczy, rzeczy i podnosiłbym standard, to co powiedziałem już wcześniej, a nie obniżał cenę walcząc z rynkiem, bo często ludzie mówią, jest rynek, to muszę wejść z niższą ceną. Ja mówię, nie wchodź. Właściciele nieruchomości, którzy nie robią podnajmu, no, nie mają tej kwoty, którą muszą płacić właścicielowi, więc oni mogą z automatu dać niższą cenę za ten wynajem. Więc oni mogą ze mną walczyć i walczą cenami. Ale co z tego? Ja staram się podnosić standard i jadę na takie spotkania czasami i mówię: Pani Kasiu, Pani Joasiu, co ja mogę zrobić, aby wasi pracownicy mieli lepiej. Czego potrzebujecie, jakie macie problemy, jak możemy je rozwiązać? I mamy takie spotkania raz na kilka miesięcy, siadamy i mówimy, co jest dobre, co jest złe, co możemy wymienić. To są takie moje proste. Ja nie jestem z żadnej korporacji, mam małą firmę od 2009 roku i staram się odpowiadać na pytania, jak to u mnie miałoby wyglądać. Jakieś doświadczenie też mam, bo przez dwa lata byłem współwłaścicielem Agencji Pracy i zatrudniałem samemu tych pracowników do siebie, więc wiem, jakie mieliśmy wtedy problemy i czego potrzebowaliśmy, będąc z tej dru z drugiej strony, więc na pewno jest mi trochę łatwiej, ale to nie oznacza, że jeśli ktoś by zaprosił, Pytał dzisiaj, że to już jest za późno i nie można wejść na rynek. Zawsze się da wejść na rynek, tylko trzeba stanąć na głowie i kombinować i na pewno dać dużą wartość. Co ja często mówię też na kanale, daj wartość, a rynek ci za to zapłaci i te pieniądze, ta faktura to będzie taka pozytywna konsekwencja tej twojej pracy. I chyba tyle. To w takim razie jeszcze ta niespodzianka dla widzów. Co nasi widzowie znajdą w opisie tego filmu? Tak, niespodzianka jest dla was. Przygotowałem niespodziankę i to jest. To jest zapis webinaru, a w zasadzie odpowiedzi na pytania po webinarze z Podnajmu. To nie jest cały webinar, ale to, co najważniejsze, czyli tam były pytania zadawane przez, przez widzów, przez uczestników tego webinaru. I ja odpowiadałem, z tego co wiem, ponad godzinę, nawet chyba więcej. Odpowiadałem na wiele takich konkretnych pytań z Podnajmu, z kwater i dostaniecie dostęp darmowy. Wystarczy pod spodem w linku zostawić maila i, i myślę, że będziecie zadowoleni. Także jeżeli kogoś interesuje właśnie ten rynek, właśnie podnajem, właśnie zarabianie na tym rynku, no to mamy tutaj mały upominek od Grzegorza. Ja przypominam o tym, że na kanale Grzegorza będzie jeszcze drugi wywiad, tym razem już ze mną. Także oczywiście odsyłam. Zachęcam tradycyjnie do subskrybowania kanału, nam zależy. I przypominam, że nam zależy też cały czas rozdaję upominki, a mianowicie książki o tematyce gospodarczo-ekonomicznej, do których link również w opisie filmu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.